Od dziś strażacy z OSP Zawadów mają do dyspozycji lekki samochód bojowy. 6-letni Ford Transit do tej pory służył w jednostce z Dobrzelowa. Można było na nim zainstalować wszelkiego rodzaju środki pianotwórcze i cały sprzęt do ratownictwa technicznego, czyli cięcia samochodu, wyciągania osób, poszkodowania i tak dalej. Także spełniał wszystkie wymogi, wszystkie normy, jakie były potrzebne. Tyle tylko, że dla nas po prostu okazał się za mały do obsługi krajowej ósemki. W związku z tym, że strażacy z Dobrzelowa wzbogacili się w zeszłym roku o ciężki wóz bojowy MAN, postanowili przekazać nieodpłatnie gminie Bełchatów Forda Transita, którego wójt Kamil Ładziak przekazał z kolei do jednostki w Zawadowie. Chciałem przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować strażakom z Dobrzelowa za ich hojność, za to, że przekazali swój samochód na rzecz gminy Bełchatów, a gmina Bełchatów może ten samochód wykorzystać w sposób najbardziej odpowiedni, czyli przekazujemy go jednostce OSP Zawadów. Jest to jednostka z dużą tradycją, która od wielu lat funkcjonuje z powodzeniem i myślę, że strażacy z Zawadowa będą go w pełni wykorzystywać i tego im z całego serca życzę. Strażacy z Zawadowa mają powody do radości, bowiem wcześniej używali jedynie Lublina, który teraz trafi na potrzeby obrony cywilnej. Ze swojego nowego, lekkiego wozu bojowego są bardzo zadowoleni. No ja myślę, że się bardzo cieszymy, nie? No akurat taki samochód, ja myślę, że będzie nam służył długie lata. A do tej pory jak to wyglądało? No do tej pory wyglądało, mieliśmy taki samochód po prostu, który był do dyspozycji jakiejś tylko przejazdowej, a nie bojowej. Widzę, że już koledzy się uczą, jak obsługiwać. To na pewno musi chwilę potrwać, zanim się nauczycie tego nowego samochodu. No ja myślę, że na pewno. No, to jest dużo nauki. To tak się tylko mówisz, bo jak się człowiek nie uczestniczy w akcjach i tak dalej, to w tej chwili wchodzi w takie coś, no to niestety z nauką trzeba być na bieżąco i z tymi sprawami pożarniczymi. Dzięki przekazaniu Forda Transita do Zawadowa zwiększy się siła bojowa jednostek OSP w południowo-wschodniej części naszej gminy. Przypomnijmy, że w zeszłym roku dofinansowanie na zakup średniego wozu strażackiego otrzymała także OSP Łękawa. Tamten teren jest w te samochody dosyć ubogi, chociaż w tej chwili jest nowy samochód w Łękawie, ale jest to samochód średni. Poniekąd ten samochód lekki uzupełnia tą lukę, tak więc na tym terenie jest w tej chwili już samochód średni bojowy i samochód lekki bojowy, tak więc myślę, że te dwie jednostki będą ze sobą zgodnie współpracować i dzielić się zadaniami, które na tym terenie powstaną. Do swojej jednostki strażacy z Zawadowa wrócili już nowym nabytkiem, aby jak najrzadziej musieli z niego korzystać.